Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy z dziećmi na temat opieki nad zwierzętami domowymi, na przykładzie świnki morskiej, inaczej zwanej kawią domową. Świnka morska jest nazywana świnką morską, dlatego, bo jest przypomina świnkę, ma takie fajne futerko mięciutkie i przypomina. Bo jest malutka i trochę przypomina taką świnkę. No bo jest tak jakby świnką, tylko że w pomniejszonych rozmiarach i ma futerko. Bo jest w pomniejszonych rozmiarach, jest w pomniejszonych rozmiarach niż normalna świnka. Wiele osób zastanawia się, dlaczego świnka morska nazywa się w ten sposób. Historia tej nazwy wzięła się stąd, iż zwierzątka te pochodzą z Ameryki Południowej, z Gwinei dokładnie. Stamtąd marynarze przywieźli je do Europy. Europejczycy, jak je usłyszeli, stwierdzili, że zwierzątko wydaje dźwięki podobne do małych prosiaczków, świnek, pik. I dlatego nazwali je świnką, a morska dlatego, że przybyła zza morza. Dzieci nauczyły się, jaką klatkę powinni zakupić, jeśli by chcieli mieć świnkę morską. No to tu będzie, zaokrąglamy, 60, a u Ciebie? 57. Czyli tutaj 70. Jak ją żywić, a również jakie dodatkowe elementy zakupić do klatki, aby nasze zwierzątko czuło się dobrze i swobodnie. Świnki morskie też bardzo lubią bujać się w hamaczkach. Przyczepiamy to do klatki i one po prostu się w tym bujają, lubią sobie w tym spać. Kto kiedyś leżał w hamaku? Wygodnie jest? Dowiedzieli się również, jakie produkty są niezalecane u dzieci świnek morskich, co im może zaszkodzić. Nie, chleba nie wolno podawać świnkom morskim. Nawet czerstwego, czyli takiego suszonego, nie podajemy świnkom morskim. Jak i również o tym, że są dostępne artykuły, produkty, które mimo, że są dostępne w sklepie, nie są zalecane dla naszych pupili. Świnka morska się czegoś wystraszy. Zacznie biec w którąś stronę, my będziemy trzymali tą smycz, pociągnie do góry i też można im uszkodzić kręgosłup, niestety. Więc chociaż produkują takie rzeczy, nie jest wskazane, żeby świnkom morskim zakładać takie szeleczki. Bezpieczniej jest wziąć na przykład tą górną część klatki, postawić ją na trawniku, gdzieś przed blokiem i niech ona sobie je świeżą trawkę. To jest jelenka, a druga świnka morska to jest pysia, w domu mam trzecią, to jest plamka. Tak jak Wam wspominałam, świnki morskie są to zwierzątka, które lubią żyć w stadzie. Ja moje świnki morskie nie mam ze sklepu. Moje świnki morskie są adoptowane. Działa w Polsce stowarzyszenie, które ratuje świnki morskie. No i na przykład ta świnka, którą ja tutaj trzymam w rączkach, ona jest niewidoma. Ktoś w Warszawie zostawił ją pod śmietnikiem w kartoniku. Ktoś to zgłosił do tego stowarzyszenia, oddał tą świnkę. Oni ją troszeczkę podleczyli, bo też miałam bardzo mocno chore oczka i dali do adopcji. Ja się zgłosiłam, że chciałabym zostać jej opiekunem.